you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Witam w kolejnym programie z cyklu Bednarek News. Ponieważ nadal ciepło, porozmawiamy o klimatyzacji w samochodzie, o fotelikach dla dzieci i przedstawimy długo oczekiwaną premierę Seata Ateki. Co to za samochód? Jest to pierwszy SUV hiszpańskiego producenta i to właśnie nim Seat wchodzi na rynek tego segmentu. Dlaczego klienci wybierają ten typ auta? Ponieważ SUV utożsamiany jest z wygodą, luksusem, z poczuciem niezależności. Ludzie chcą się wyróżnić spośród tłumu hatchbacków, sedanów. Poza tym tego typu nadwozie daje szansę ludziom zjechać z utwardzonej drogi i dojechać tam, gdzie żaden normalny samochód tego nie zrobi. Jak to? Zjechać z asfaltu w teren? Kiedy wielu ludzi mówi, że SUVy to tylko napompowane osobówki, którymi w terenie nie daje się jeździć. Rzeczywiście, większość SUVów tego nie potrafi. Natomiast Ateka ma bardzo dobre właściwości terenowe. Dodatkowo ma mnóstwo innowacyjnych technologii, których u konkurencji się nie uświadczy. Poza tym Ateka jest dostępna naprawdę w bardzo dogodnej cenie. Wspomniałeś o tej innowacyjności Ateki. To w takim razie czym ona nas zaskoczy? Przede wszystkim należy wspomnieć o światłach w pełnej technologii LED, o wielu systemach wspomagających kierowcę, na przykład asystent jazdy w korku, asystent pasa ruchu, wjazdu, zjazdu, parkowania. Dodatkowo duży wyświetlacz z 8-calowym ekranem i opcją Full Link. Oprócz tego klapa otwierana elektronicznie oraz zamykana i w opcji panoramiczny dach otwierany elektrycznie. Tego jest bardzo dużo, a wymieniam tak naprawdę tylko kilka z nich. No fakt, tego jest naprawdę dużo, ale co znajdziemy pod maską Ateki? Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie, zaczynając od litrowej benzyny o mocy 115 koni, później idąc dalej silnik benzynowy o mocy 150 koni, no i oczywiście diesle o mocy 150 i 190 koni. Najlepsze jest to, że każdy silnik można wyposażyć w skrzynię automatyczną DSG i napęd na 4 koła. A co z finansowaniem? Tutaj Seat we współpracy z Volkswagen Bankiem również przygotował doskonałą ofertę, proponując m.in. kredyt 0%, z zerową prowizją i z zerowymi odsetkami. Atekę można już kupić od 620 zł miesięcznie. Mówi się, że używanie klimatyzacji bywa niezdrowe. Co o tym sądzi fachowiec? Nie zgodzę się z tym. Myślę, że spokojnie mogę obalić ten mit z tego względu, że jeżeli ktoś odpowiednio użytkuje i serwisuje klimatyzację, jest jak najbardziej zdrowa. Z czym to się wiąże? Na pewno z tym, że przede wszystkim trzeba minimum raz w roku robić dezynfekcję klimatyzacji z odpowiednim preparatem za testem. Do tego należy wymieniać również filtr kabinowy, który się zanieczyszcza. I o czym trzeba pamiętać, a nie wszyscy wiedzą, trzeba utrzymywać odpowiednią różnicę temperatur, czyli maksymalnie 4 stopnie pomiędzy tą temperaturą zewnętrzną i wewnętrzną. Jak rozumiem, na tym kończy się serwisowanie klimatyzacji? Absolutnie nie. Została nam tak naprawdę ostatnia sprawa. Należy pamiętać o tym, że przynajmniej raz na 2 lata należy wymienić czynnik w układzie klimatyzacji, jak również uzupełnić olej sprężarki. Komu możemy powierzyć te czynności? Przede wszystkim myślę, że powinniśmy wykonać to w miejscu, które posiada odpowiednią technologię, wykwalifikowany personel i na pewno materiały, które mają przede wszystkim atesty i na pewno są antyalergiczne, a takie posiadają na pewno autoryzowane stacje obsługi klienta. A co z używaniem klimatyzacji zimą? Proszę pamiętać, że mimo że zimą są niskie temperatury, to klimatyzacja pomaga nam chociażby przy porannym rozruchu, kiedy mamy zaparowane szyby, że tak powiem, załatwić sobie tą sprawę bardzo szybko. Drugą rzeczą jest to, że trzeba dbać o układ klimatyzacji, który zawsze, co jakiś czas przynajmniej powinien pracować, chociażby z tego względu, żeby nie zatarła nam się sprężarka. Prezydent Kennedy powiedział, że największym dobrem narodu są dzieci. Dlatego przewożąc je w samochodzie należy odpowiednio zadbać o ich bezpieczeństwo. Jak to, proszę Państwa, zrobić? Otóż musimy zadbać o właściwy dobór fotelików i odpowiedni ich montaż. Według przepisów obowiązujących w Polsce
musimy przewozić w fotelikach dzieci od urodzenia do 12 roku życia. No chyba, że wcześniej osiągną 150 cm wzrostu. Foteliki muszą być bezwzględnie atestowane i dobrane do wagi i wieku dziecka. Najlepszym miejscem do ich montażu jest tylna kanapa, ponieważ w przypadku kolizji gwarantuje największe bezpieczeństwo dla naszych pociech. Oprócz miejsca montażu równie ważne jest prawidłowe zamocowanie fotelika, jak i zapięcie dziecka.